24 grudnia to ostatni już dzień okresu Adwentu. Ten czas, a zwłaszcza w tym roku, dość szybko już minął. Już za nami czas przygotowania tego duchowego. Natomiast za chwilę zaczniemy się krzątać wokół stołu wigilijnego, przygotowując potrawy, nakrywając ten stół, przygotowując upominki dla swoich bliskich, ozdabiając choinkę bombkami, lampkami. Rozpoczynamy świętowanie narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa. Piękny czas, chyba najpiękniejszy w całym roku liturgicznym. Piękny dlatego, że pomimo mrozu na zewnątrz mamy ciepło w naszych domach, w naszych sercach. Świętujemy dzień narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa. Urodziny to radosna okazja, to okazja do składania życzeń, do obdarowywania prezentami, do wspólnego świętowania przy stole, przy wspólnym posiłku. Cieszmy się zatem tym czasem, czasem Wigilii Bożego Narodzenia i czasem wspólnego świętowania przez te najbliższe kilka dni. Nie zapominajmy jednak o tym, że zgodnie z polską tradycją przy wigilijnym stole oprócz nakryć dla domowników zawsze jest jedno dodatkowe dla gościa. Tym gościem jest Jezus Chrystus. Tym gościem jest właśnie ten jubilat, którego jubileusz obchodzimy. Ale ten symboliczny talerz dodatkowy ustawiony na stole, to dodatkowe krzesło przy stole, to także zaproszenie dla kogoś, kto potrzebuje bliskości i ciepła, a w te święta nie będzie jej miał. Może jest ktoś, kogo warto do tego stołu zaprosić, zanim jeszcze wspólnie do niego zasiądziemy. Może jest sąsiadka, która jest samotna i nikt ją w te święta nie odwiedzi, będzie je spędzała sama. Może warto zapukać i zaproponować, żeby te święta, ten wieczór, ten wyjątkowy wieczór, ten jeden wyjątkowy wieczór w ciągu całego roku, wieczór wigilijny, spędzić razem, nie tylko w gronie znajomych, ale także w gronie tych, którzy potrzebują. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, bo byłem spragniony, a daliście mi pić, bo byłem zziębnięty, a ogrzaliście mnie, bo byłem w podróży, a przyjęliście mnie do domu. Mówi Jezus do tych, których postawi po prawej stronie w dniu sądu ostatecznego. Oby i my, każdy z nas, znalazł się po prawej stronie Chrystusa, wtedy, kiedy On przyjdzie sądzić świat, aby nasze uczynki dały o nas dobre świadectwo. Życzę Wam dobrych, spokojnych świąt, przeżywanych w atmosferze rodzinnego domu, przy pięknie i suto zastawionym wigilijnym stole. Nie zapominajcie, że jest to dzień narodzin Chrystusa i że On podczas tych świąt jest najważniejszy.